Witam wszystkich w oficjalnie Road Vlogu 2.2. Stwierdziłem, że chcę się dobrze zapoznać z tym oto tutaj nabytkiem naszej firmy. Bez zbędnego pierdzielenia zapraszam wszystkich na moją opinię o tym aucie. Pyk! No więc tak, słuchajcie, dostałem w trasę grudniową, czyli na Road Vloga 2.2, w tym momencie jest 21 stycznia, dostałem nowego sprintera. Tak się trafiło, że został mi on na stanie, ponieważ zostawiłem go na zachodzie. I ważna rzecz, bo bardzo dużo ludzi się domagało wręcz, żebym zrobił recenzję tego auta. Tylko że uznałem, że jest to bez sensu, bo pierwszy tydzień to ja byłem tym autem po prostu zachwycony, przezachwycony i po prostu dla mnie to auto było idealne. Uznałem, że niech mi trochę opadną emocje, pojeżdżę nim miesiąc, w zasadzie jeżdżę nim prawie dwa już, więc mogę coś na ten temat powiedzieć. Auto nie jest bez wad. Nie wiem dlaczego, ale większość producentów aut, każde kolejne, które wypuszcza, nie mogą zatrzymać tych fajnych cech z poprzedniego. Chyba że to jest tylko moja subiektywna ocena, a innym się to po prostu nie podobało. Ale jednak chyba tak nie jest, bo dużo ludzi mi to mówi na temat nowego sprintera. Te kilka rzeczy, na których chciałem się skupić. Zaczynając od samego początku, sprinter ten jest autem z silnikiem, wyposażony w silnik 2.2 niestety, o mocy 120 kW, o ile się nie mylę, to jest 170 koni, jakoś tak. Coś koło tego. Ponieważ jak one wyszły, był duży problem z dostępnością tych aut w full opcji z silnikiem 3.0 i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Wiem, że na wiosnę przychodzą już silnikami 3.0 do nas nowe sprintery, czyli to są jedyne tak naprawdę przypadki z 2.2, które były u nas w firmie. Natomiast flota musi się jakby odnawiać, a nie chciało nam się czekać aż tyle, więc po prostu szefostwo zamówiło takie, a nie inne auta. Pomijając ten silnik, który jest mocno słaby, ale nie ma też jakiejś ogromnej tragedii, da się tym jeździć, naprawdę. Pomimo tego, iż chłodnia do lekkich nie należy. Czasami mieli, no ale... Tak jak mówiłem, on jest dużo słabszy, ten silnik. Nie czuć aż tak różnicy kultury pracy. Mówię tutaj o spaniu w kurniku na górze przedpalonym. Natomiast zauważalna różnica jest. Nie jest to jakiś koszmar, że nie da się usnąć, ale różnica jest. W nowym sprinterze przede wszystkim, w automacie, bo tutaj mamy znowu do czynienia z automatem, w nowym sprinterze w automacie dźwignia zmiany biegów została zamieniona na rzecz takiego przełącznika jak do spryskiwaczy z prawej strony. Sterowana elektronicznie, więc nie da się w trakcie jazdy wrzucić postoju, czy coś w tym stylu. Musielibyśmy, nie wiem, chyba zblokować koła, na co ABS nam nie pozwoli. Komputer wychwyci, że jedziemy. Natomiast ciekawostką tutaj jest fajna rzecz, że w momencie, kiedy się zatrzymamy i auto stoi... Nie wiem, to wam pokażę. W momencie, kiedy wcisniemy pedał hamulca, pojawiają nam się takie strzałki przy biegach. Wtedy możemy biegi zmienić, wtedy biegi reagują. W momencie, kiedy nie trzymamy pedału hamulca, właśnie, coś takiego nam się pojawia i nie przełączymy biegu. Natomiast ciekawostką jest to, że w momencie, kiedy się zatrzymujemy, wciskamy pedał hamulca i otwieramy drzwi, to auto z automatu przełącza nam na postój. To jest fajne, bo nigdy się nie zapomnimy, żeby przełączyć bieg, że auto sobie samo pojedzie, a po prostu auto zawsze zostaje na postoju. Skrzynia biegów, szczerze mówiąc, nawet nie wiem, nie jestem mechanikiem, nie jestem znawcą motoryzacji, od razu mówię, to jest moja subiektywna ocena jako kierowcy tego auta i nic więcej. Skrzynia biegów sterowuje się tak jak poprzednia, nie mam większych zarzutów do tego, w zasadzie to są moje pierwsze automaty, z którymi mam do czynienia, ale jeździ się tym świetnie. Do zmiany biegów, no bo tam po prostu wajchą się machało, tutaj mamy do dyspozycji manetki. Lewa, prawa, jak w F1 na stałe przymocowane do kierownicy, czyli nie są to manetki gdzieś tam na kolumnie kierownicy, tylko przy kierownicy.
Moim zdaniem bardzo fajna opcja, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo jazdy w górach. W przypadku redukcji biegów, czy nie wiem, jeżeli chcemy sobie wrzucić wyższy bieg, nie musimy w ogóle odrywać rąk od kierownicy. To jest po prostu świetne, wpływa niesamowicie na bezpieczeństwo. Mercedes w nowym... Tak, proszę. Co chcesz teraz zrobić? Nie chcę nic zrobić, nagrywam. Zakończ. Słucham? Zakończ. Dziękuję. No więc producent tego auta, słuchajcie, w nowym Sprinterze postawił jeszcze bardziej na bezpieczeństwo niż w poprzednim. Asystent pasa ruchu działa niesamowicie, z tym, że efektem jest hamowanie przez auto. Jeżeli asystent wyczuje, że zjeżdżamy z pasa i tutaj jest uzależnione, jeżeli zjeżdżamy bardzo gwałtownie, przyhamowanie będzie bardzo gwałtowne, naprawdę odczuwalne. Jeżeli zjeżdżamy delikatnie, lekko nas przyhamuje, tak żebyśmy poczuli coś na kierownicy i nie wiem, czy się zagapiliśmy, czy coś, żebyśmy reagowali. Aktywny tempomat, muszę przyznać, że to jest świetna sprawa. Dodatkowo to auto na tempomacie zaczęło palić naprawdę mało. Poprzedni Sprinter na tempomacie spalił więcej niż bez. Natomiast odnoszę wrażenie, że ten tempomat jest dużo bardziej inteligentny. Może to jest kwestia zastosowanego po prostu komputera, nie mam pojęcia czego. Natomiast pod górkę nie redukuje biegów jak szalony. Jeżeli mamy wrzucone na tempomat 95, to do szczytu góry potrafimy podjeżdżać, nie wiem, 70 powiedzmy. Stara się jeździć w miarę ekonomicznie. I to jest na duży plus, uważam, bo Sprinter to nie jest auto do wyścigów, Sprinter to jest auto do wykonywania pracy. I to auto ma być ekonomiczne, ma być niezawodne, ma się tym dobrze jeździć. Co do parametrów jezdnych, światła LED-owe, zarówno z przodu, jak i z tyłu. Te z tyłu interesują bardziej ludzi, którzy z nami jadą. Natomiast przednie LEDy świecą naprawdę dobrze. Nie wiem, czy mam nagranie, ale jakieś znajdę, żeby wam pokazać. Obawiałem się tego trochę w stosunku do ksenonów, natomiast jest naprawdę, robię naprawdę świetną robotę. Mankamentem, niesamowitym mankamentem nowego Sprintera dla nas chłodniarzy, gdzie auto jest odpalone nieraz całą noc i chodzi z włączonym silnikiem, jest, nie wiem kto to wymyślił, w nowym Sprinterze nie da się wyłączyć świateł. Jedyna opcja, jaką mamy, to przełączenie na pozycyjne, czyli wszystkie światła pozycyjne, włącznie z obrysówkami, w nocy jesteśmy stojącą żarówką. Zawieszenie pracuje dobrze, aczkolwiek odnoszę delikatne wrażenie, że jest trochę bardziej miękkie niż w poprzedniku. Sama jazda natomiast, myślę, że gdybym miał tego Sprintera w silniku 3.0 V6, tak jak mamy poprzednie, wiele by się nie różniła, jest po prostu, jeździ się po prostu wygodnie. A propos wygody, można zauważyć jedną bardzo ważną rzecz, czyli to, na czym siedzę. Fotel kierowcy. Fotel kierowcy w tym Sprinterze jest jeszcze lepszy. W poprzednim Sprinterze fotel kierowcy uważałem za naprawdę świetny, natomiast w tym jest jeszcze lepszy. Jedyny mankament, znów, dla ludzi z większą wagą, takich jak ja, bo ja ważę 115 kg, zdziwiłem się, gdy odebrałem tego Sprintera od kierowcy, który jeździł nim wcześniej, tam zrobił 5000 km, że to pokrętło odnośnie wagi, regulujące wagę naszą przy fotelu, jest ustawione na max, czyli na 130 kg i się zastanawiałem dlaczego. I przy 115 kg ja mam na przykład taki mankament, że jak czasami gwałtownie na nie wsiądę, to ono się zapina, ono ma takie zapięcie, że można wyłączyć tą pneumatykę, że jest na stałe. Czyli dobija do końca. Jest strasznie miękki ten fotel. Dla ludzi, którzy są chudzi, mają 80-90 kg, to jest świetna sprawa. Ustawiam sobie na 130, ten fotel jest nadal miękki, nie czuć w ogóle dziury i tak dalej. Natomiast jeżeli ktoś waży więcej, tak jak ja, no... Bywa to czasami denerwujące. Fajna sprawa, wysuwane podparcie pod nogi. W trakcie jazdy po autostradzie nogi odpoczywają. Elektroniczna regulacja praktycznie całego podparcia pleców. W trzech punktach możemy regulować, od góry do dołu, jak bardzo ma być po prostu wysunięte lub nie. No i dodatkowa regulacja przodu siedziska i tyłu siedziska, ale to już jest standard, o którym myślę nie ma sensu się rozpowiadać. Wnętrze. Wnętrze tego auta, bo to bardzo wielu was interesuje. Co jest na plus, co jest na minus moim zdaniem? My mamy opcję, można powiedzieć, z czarnym wnętrzem. Deska rozdzielcza jest ciemnoszara, natomiast cała reszta wnętrza jest czarna. Wygląda to bardzo ładnie, bardzo estetycznie, natomiast ma jedną zasadniczą wadę. Widać na tym brud na kilometr. Jeżeli kupujecie Sprintera do bardzo brudnej roboty, to na pewno nie z czarnym wnętrzem. Chyba, że nie wiem, nie ma innej opcji. Ale jest strasznie, próg się brudzi niesamowicie, widać każdy jeden brud naprawdę na kilometr i to trochę odstrasza oczy. Zaczynając od góry, czyli środkowy panel,
jedna rzecz na plus to schowek na okulary. W poprzednim sprinterze schowku na okulary tak naprawdę niewiele okularów wchodziło. On był bardzo po prostu płytki. Jak ktoś miał okulary, które po złożeniu były dość grube i potrzebowały głębokiego schowka, to była lipa. Tutaj jest dużo więcej miejsca, moje okulary wchodzą bez problemu. Oświetlenie LED. Wydaje się, że jest dużo ciemniejsze niż w poprzedniku, natomiast barwa tego oświetlenia jest bardziej naturalna, co mi akurat odpowiada. Włączając, dodatkowa rzecz, włączając światła, włączają się wszystkie, czyli włącznie z tymi podwójnymi, takimi minimalnymi, książkowymi, czy jak to tam nazwać, przynajmniej tak wygląda na ikonce, włączają się wszystkie, jeżeli chcemy ogólne oświetlenie włączyć. Są dwie takie dziurki z LEDami, które oświetlają nam miejsce na kubki. Niezależnie, tylko to można tylko zakleić, tego się nie wyłącza. W nocy na początku mnie to trochę irytowało, potem się do tego przyzwyczaiłem i tak naprawdę nie zwracam teraz na to uwagi. Nawet jest wygodne. Kwestia przyzwyczajenia. Jak jesteśmy przy kubkach, to Mercedes oszalał. 6 miejsc na jakieś kubki, nie wiem, puszki, cokolwiek. To jest przegięcie. Dodatkowo miejsca przez cały ten panel z kubkami na dole, na środkowym fotelu, tak naprawdę jest tylko dla dziecka. Tutaj, jadąc w dłuższą trasę tym sprinterem, trzymając nogi na środkowym panelu, to jest po prostu tragedia. W poprzednich sprinterach było słabo po wysunięciu tego panelu, po schowaniu było w miarę ok, natomiast tutaj nie mamy w ogóle wyboru. Kolejną rzeczą jest w naszym przypadku tylko jedno gniazdko zapalniczki. Dodatkowo nie ma tam prądu w momencie, kiedy wyłączamy auto. Tak jak wiecie, w poprzednim sprinterze były dwa gniazdka. Jeden w wysuwanym panelu, drugi pod spodem. I to pod spodem miało prąd 24H cały czas, nawet po wyłączeniu auta. Tutaj niestety auto musi działać, chodzić. W momencie, kiedy wyłączymy auto, ten prąd w gniazdku się utrzymuje do momentu otwarcia drzwi. Jeżeli otworzymy drzwi, to musimy auto znowu odpalić, gasić i tak dalej. No ale pomijając to, schowki. Bo tutaj Mercedes strasznie obciął wszystko. Niesamowicie tęsknię, może faktycznie, tak jak mi kolega powiedział, to jest kwestia tego systemu multimedialnego i to po prostu jedno z drugim kolegowało, nie dało się tego schowka zmieścić. Natomiast w poprzednim sprinterze na środku był taki fajny, duży schowek na dokumenty. Tam można było trzymać dokumenty i te dokumenty idealnie tam pasowały, on był głęboki, można było schować masę rzeczy. W nowym sprinterze schowki są bardzo ubogie. Jedna rzecz na plus, którą zauważyłem, zwiększa to niesamowicie bezpieczeństwo, ponieważ w poprzednim sprinterze były tylko takie kieszenie, które można było coś wrzucić. W razie jakiegokolwiek wypadku, stuczki albo awaryjnej sytuacji na drodze, gdzie ostro skręcamy, te rzeczy z tych szuflad, że tak powiem, tych kieszeni, mogły sobie latać po całym aucie. Tutaj mamy wszystko zamknięte, nic się nie odbija w szybie, nic nam nie wyleci, także jest dużo bezpieczniej. Natomiast miejsca w tych schowkach jest tyle, co kot napłakał. Pierwsze moje wrażenie, w ogóle jak zobaczyłem te schowki, to było takie, że one są bardzo delikatne. Że to jakby się miało zaraz rozlecieć, jakby to było zrobione przez Chińczyków. Natomiast w momencie, kiedy już usiadłem do tego auta na spokojnie, pobawiłem się tymi schowkami, nie jest tak źle. Może to też była kwestia tego, że one były nowe wtedy i w ogóle miały problem z otwieraniem się. Bo tutaj to otwieranie jest dość specyficzne, musimy wcisnąć przycisk i jak wciskamy ten przycisk, odpinają się zapadki i wtedy ta klapa nam się podnosi, bo jest na sprężynie. Jak niewystarczająco wciśniemy, to się nam nie otworzy i to jest trochę lipa. Ale poza tym do schowków się przyzwyczaiłem. Środkowy schowek, wejścia USB. Wejście USB pod telefon, wejścia USB pod pendrive'a. Natomiast to są USB typ C. Dużo ludzi to hejtuje, dużo ludzi na to narzeka. Ja uważam, że świat idzie w kierunku USB typu C. I bardzo dobrze, że Mercedes poszedł też w tym kierunku, bo w laptopach mamy coraz więcej gniazd, praktycznie każdy nowy laptop ma USB typu C, każdy nowy smartfon ma gniazdo USB typu C, a nie już mini USB i tak dalej, i tak dalej. Jest to oszczędność miejsca, poza tym te porty są szybsze od zwykłych USB, tam 2.0 czy 1.1, w zależności od tego, jaki kto miał, więc uważam to na plus. Wiem, że jest opcja, u nas tego nie ma, ten schowek jest w ogóle większy. W wersji furgon, w środkowym schowku, dodatkowo kładąc telefon do schowka, mamy ładowanie indukcyjne. Czyli jak ktoś ma telefon, smartfon z ładowarką, z możliwością ładowania indukcyjnego, może go tam wrzucić, on się będzie ładował. A propos schowków jeszcze, drzwi. Pod względem schowków w drzwi kieszeni jestem mocno rozczarowany. Co prawda są dwie kieszenie, ale jedna jest bardzo uboga, bardzo mała, płytka, butelka tam wchodzi, ale to tak wygląda, jakby to miało zaraz wszystko stamtąd wyfrunąć.
A ta dolna jest jeszcze mniejsza i jeszcze bardziej płytka. Jednak bardziej wolałem to rozwiązanie tego takiego, nie wiem, schowka zamykanego na dwa kluczyki, nie mam pojęcia jak to nazwać. W każdym razie tam można było upchnąć kamizelkę, tam można było upchnąć wiele rzeczy, których nie używamy na co dzień. A propos rozwiązań takich typowo schowkowych, jeszcze jedna rzecz. Lewarek w nowych sprinterach jest w progu pasażera. I tam tak naprawdę wchodzi tylko lewarek, nic więcej. Jest specjalny, jakby taki, nie wiem, steropianowa obudowa na ten lewarek. Reszta kluczy jest tradycyjnie z przodu, co według mnie jest na minus, bo ja już się z tym zdążyłem zapoznać. Skrzynka bezpieczników. Skrzynkę bezpieczników normalnie mieliście przy lewej nodze kierowcy, tutaj w desce rozdzielczej na dole i tak dalej. W tym sprinterze przenieśli wszystko właśnie w to miejsce, gdzie są klucze, pod podłogą, pod nogami pasażera. W momencie, jeżeli chcecie się dostać do skrzynki bezpieczników, musicie wyjąć tam wszystko, co macie tam powiedzmy na podłodze albo po prostu sam dywanik, odpiąć tą klapę, wyjąć klucze, które są również w takim staropianowym jakby stelażu. Musicie to wyjąć i dopiero macie dostęp do bezpieczników. Nawiewy regulujemy po prostu przekręcając nawiew i one są takie kulowe i przesuwając je w jakimś tam, przekręcając w jakimś tam kierunku, one wieją prawo, lewo, góra, dół i tak dalej. Natomiast sprawiają wrażenie bardzo delikatnych. Wierzę, że tak nie jest. No zresztą nawiewami się nie bawimy jakoś strasznie dużo. Ciekawostka, nareszcie, wreszcie, w końcu, ja się z tego cieszę. Zamek do otwierania z kluczyka przesunęli z prawych drzwi na lewe. W końcu możemy zamykać i otwierać normalnie drzwi i nic nam się nie dzieje. Samo zamykanie, które było kiedyś tutaj na środku, przesunęli pod klamkę kierowcy. I w momencie, kiedy oprzemy mocno nogę o klamkę, to po prostu wciskamy przycisk zamykania auta. To w miarę wygodne, ale czasami wnerwiające, jak stoję gdzieś na postoju, co chwila wciskam ten przycisk nogą. Druga rzecz, która jest mocno na plus, wreszcie jest domykanie szyby prawej. Kiedyś jak otworzyliście szybę prawą, ona się otworzyła, wystarczyło wcisnąć przycisk do końca, ona się otworzyła, natomiast żeby ją zamknąć, trzeba było trzymać. Tutaj pociągamy do końca i ona się zamyka bez problemu. Fotel pasażera, moim zdaniem na minus. Nadal otwierany tak samo, nadal dwie duże skrzynie, natomiast sama budowa tego fotela pozostawia wiele do życzenia. Poszli po, nie wiem, pomysły Renówki i zrobili fotel na gąbce z metalowym stelażem, który, owszem, jest dużo bardziej trwalszy mimo wszystko niż w Masterce, chociażby z tego względu, że jest cały, całościowy, a nie pojedyncze fotele, które wpadają. Natomiast nadal mnie to nie przekonuje, szczerze mówiąc. Jestem mocno na nie pod tym względem. Ale staram się go nie zniszczyć. Same zegary bardzo ładne, estetyczne. Teraz przejdźmy do tego, na co wszyscy czekają, czyli kierownica. Kierownica obszyta skórą, regulacja w dwóch poziomach, bardzo wygodna, dużo bardziej wygodna. Miałem do czynienia z kierownicą już w skórze w poprzednim sprinterze, natomiast ta bije poprzednie na łeb, na szyję. Układ przycisków praktycznie ten sam, co w C-klasie. Większość funkcji, zarówno systemu, jak i zegarów, jak i ustawień jesteśmy w stanie ogarnąć dwoma przyciskami dotykowymi. Z każdej strony są różne przyciski. Z lewej strony macie przycisk powrotu do menu, przycisk przełączenia z limitera na tempomat, wajchet tempomatu resume i cancel, czyli przywrócenie tempomatu ostatniego albo wyłączenie. Ustawianie jest bardzo ciekawe, bo jeżeli na przykład delikatnie pykniemy tempomatem, to ustawiamy o 1 w górę, jeżeli walniemy do końca, to ustawiamy do najbliższej dziesiątki, jak chcemy szybko coś przełączyć, oraz wajchę ustawienia odległości utrzymywanej przez aktywny tempomat. Sam przycisk dotykowy potrzebny jest nam do poruszania się po menu tego ekranu pomiędzy zegarami. Tak samo działa prawy przycisk. Z prawej strony macie przycisk home, czyli powrót do głównego menu. Przycisk powrotu, sama strzałka powrotu do poprzedniego menu. Przełącznik telefonu, który możemy się również dostać do menu telefonu, jeżeli machniemy po prostu do góry i że chcemy do kogoś zadzwonić. Gałkę głośności, regulację głośności, jeżeli ją wciskamy, mutujemy. Jeżeli w trakcie rozmowy ją wciskamy, to po prostu wyłączamy sobie mikrofon, żeby nas ktoś nie słyszał. I przełącznik do ulubionych i przełącznik do asystenta głosowego. Natomiast asystenta głosowego można również wywołać zwykłym... Hej Mercedes. Tak, proszę. Zakończ. Także pod tym względem jest to naprawdę bardzo wygodne.
do wszystkich rzeczy, do których mogę używać asystenta głosowego, tak naprawdę używam asystenta głosowego, jest to dużo bardziej bezpieczne, przede wszystkim w jeździe. Co do menu głównego, menu główne, to w systemie jest dużo bardziej rozbudowane. Mamy jeszcze dodatkowe menu pomiędzy zegarami. One są niejako podzielone pomiędzy siebie. To menu pomiędzy zegarami jest dużo bardziej ubogie, jest bardzo mało opcji. Możemy wreszcie na odpalonym silniku sprawdzić stan poziomu oleju. Należy pamiętać, że lepiej sprawdzać go samemu ręcznie, ale daje to nam jakąś wizję na to, ile tego oleju może być. To jest fajne. Samo menu jest bardzo ubogie, sporo funkcji wyłącza się w trakcie jazdy. Tak jak mówiłem, Mercedes mocno postawił na bezpieczeństwo. Ale praktycznie każda opcja dostępna w menu głównym, możemy sobie włączyć tą opcję pomiędzy zegarami. Czyli jeżeli nie chcemy zerkać na ekran, powiedzmy tylko na zegary, możemy sobie włączyć nawigację i podstawowe kierunki, ile do celu, której na miejscu i tak dalej, będzie nam pokazywało pomiędzy zegarami. To jest bardzo fajna opcja, uważam. Tak samo radio, nośniki, telefon i tak dalej. Kolejną rzeczą z nowości w nowym Mercedesie jest asystent koncentracji. W zależności od tego, jak jedziemy, to czujniki pasa ruchu i czujniki odległości i tak dalej badają naszą koncentrację. On sobie zaznacza, kiedy mieliśmy ostatnio przerwę i powiedzmy, możemy sobie sprawdzić, że przerwa była 2 godziny temu. Poziom koncentracji na bieżąco nam bada. Jeżeli uzna, że jedziemy już 3 godziny czy 4, a nasz poziom koncentracji spadł za bardzo i potrzebujemy przerwy, to dopóki tej przerwy nie zrobimy, będzie nam przypominał i pikał o niej, że mamy zrobić przerwę. Nauczyłem się dzięki temu robić częściej przerwy, naprawdę, bo po prostu mam go dość, jak mi pika i wolę sobie stanąć na 20 minut, zjeść coś, nie wiem, iść do WC, cokolwiek i jechać dalej. I tak jak już mówiłem, ustawień jest dużo, dużo więcej w systemie multimedialnym. Na postoju możemy sobie dużo więcej rzeczy wyregulować. Możemy sobie włączyć potwierdzenie dźwiękowe zamykania auta na przykład. W momencie, kiedy zamykamy auto, nie wiem, czy zauważyliście, znaczy nie zauważyliście, bo vlogi z tym autem dopiero będą, Damian. Dopiero będą. To jest pierwszy. W każdym razie, w momencie zamykania auta po prostu on tam lekko wydaje dźwięk klaksonem. Nie jest to długi, głośny, ale takie lekkie trąbnięcie. I wtedy mamy pewność, że auto zamknęliśmy. Masa innych ustawień. Asystent głosowy, tak jak już mówiłem, Mercedes Pro, możliwość zainstalowania aplikacji, możliwość stałego dostępu do internetu. Sam system multimedialny. W tym konkretnym Sprinterze mamy tą najbogatszą wersję, czyli 10,25 cala. Głośniki. Kolega, który wsiadł w tego Sprintera, stwierdził, że głośniki są takie same jak w poprzednim. Uważam, że nie. Uważam, że grają o niebo lepiej, bo jeździłem poprzednimi, które miały po, nie wiem, 20-30 tysięcy, czyli nie było opcji, żeby był system audio styrany i grał dużo gorzej niż w nowych Sprinterach. Jest naprawdę dużo większy przeskok. Natomiast trzeba go odpowiednio skonfigurować, bo on z automatu jest chyba tak trochę źle skonfigurowany. Trzeba odpowiednio skonfigurować basy, tony wysokie, żeby to nie było za bardzo podkręcone ani za mało. I wtedy ten system multimedialny naprawdę gra bardzo czysto. Jest dość głośny. Myślę, że ja w 99% nie słucham na maksymalnej głośności. Mniej więcej na połowie to jest max, bo jest naprawdę dość głośny. Przede wszystkim cieszę się, że gra czysto. Kolejna rzecz. A propos systemu multimedialnego. W poprzednich Sprinterach rzeczą, na którą narzekałem, było to, czym był zestaw głośnomówiący. Przez zestaw głośnomówiący w poprzednich Sprinterach dało się rozmawiać, ale jakość tej rozmowy dla naszego odbiorcy to była tragedia. Naprawdę ludzie musieli się mocno skupiać na tym, co mówię, żeby zrozumieć, co mówię. W tym Sprinterze według większości ludzi, z którymi rozmawiam, absolutnie nie ma z tym problemu. Jest naprawdę jakość rozmów genialna. Dodatkowo, jako ciekawostkę dodam, łączy się już dużo bardziej inteligentnie z telefonem. W momencie, kiedy mam podłączony telefon do systemu multimedialnego, jeżeli wejdę na kanał na Discordzie, rozmawiam na głosowym, mój telefon traktuje to niejako jak rozmowę, system również odbiera to jak rozmowę. Automatycznie łączy się z telefonem i mogę sobie rozmawiać na kanale Discord, nie wiem, z 10-15 osobami naraz na systemie multimedialnym. Wyłapuje mój głos, tylko nie szumi jakoś strasznie. Jakość tego połączenia, jakość tej rozmowy jest naprawdę wysoka. Tutaj jestem po prostu zachwycony pod tym względem, jak Mercedes to rozwiązał. Co do samej nawigacji, szczerze mówiąc,
nie mam powodów do narzekań, ale ja nie będę się wypowiadał, bo nawigacja to nie jest mój konik. Ja nawigację naprawdę traktuję po macoszemu. Staram się mniej więcej jej przestrzegać, tak jak ona mnie prowadzi, ale jak widzę, że chcę jechać inną trasą, to jadę inną trasą. Natomiast jest bardzo przejrzysta. Moja miała problemy delikatne, gdzieś tam GPS-a gubiła o 100 metrów. Czyli powiedzmy widziała, że jadę obok autostrady, a nie po autostradzie. Ale nie wiem, czy to nie jest kwestia tego konkretnego przypadku. Raz miałem problem jedyny. Słyszałem od chłopaków, że gdzieś tam się komuś zawiesiła. Mi raz jedyny zawiesił się dotyk w całym tym systemie. Musiałem go zresetować, bo nic mu nie pomagało, nawet po jednym dniu nic nie działało. Nadal można tym przyciskiem dotykowym na kierownicy można wszystko obsługiwać, no ale jednak jest to mniej wygodne. Zrestartowałem ją, od tamtej pory jest spokój, minęło, nie wiem, z miesiąc, coś koło tego. Nie mam z tym absolutnie problemu. Natomiast sam wygląd systemu multimedialnego, kwestia gustu. Dla mnie wygląda to trochę jak z kosmosu. Jest takie trochę oderwane od tego wszystkiego. Owszem, pasuje do kierownicy, pasuje do zegarów. Natomiast cała reszta to jest takie bardziej zwykłe auto dostawcze, zwykłe auto, które ma pracować, a system multimedialny wygląda trochę oderwany. Zresztą cała ta wyspa wbudowana w deskę rozdzielczą wygląda dla mnie trochę dziwnie. Schowki ogumowane na telefon, bardzo wygodne. Ja sobie chwalę niesamowicie. W jednym ciągu długopis, drugiego rzucam czasami telefon. Natomiast z racji, iż korzystam z prywatnej ładowarki indukcyjnej, tutaj trzymam częściej telefon służbowy, aniżeli prywatny. Jak już jestem jeszcze przy schowkach, to chciałem tylko powiedzieć na temat schowka przy nogach pasażera, przy drzwiach pasażera, który był, a go nie ma. Zastąpili go jakąś szufladą, do której możemy nawrzucać pełno gratów i to jest moim zdaniem mocno na minus, mocno niepraktyczne. Tak naprawdę nie mieści się tam ani trochę więcej, a bardziej chyba mniej rzeczy niż w schowku, który był. No i jeżeli Mercedes stawia bardziej na bezpieczeństwo, to raczej zostawiłbym schowek, aniżeli kieszeń, z której może coś wylecieć. Nie wiem, kto na to wpadł, nie mam pojęcia. Kolejną rzeczą, której mi brakuje, to brak stolika. Brak stolika w fotelu pasażera. Teraz już nie mamy tego stolika, musimy sobie radzić bez niego. To jest moim zdaniem lipa. No ale cóż, tak jak mówiłem, są plusy i minusy. Podsumowując wszystko, bo tak jak mówię, to jest tylko moja jakaś tam opinia na temat tego auta. Co do systemu multimedialnego, jeszcze jedna taka rzecz, bo na tym mógłbym się skupić, i asystenta głosowego. Asystent głosowy nie ma dostępu do bardzo dużej ilości komend w momencie, kiedy nie ma połączenia z internetem. Możemy nim zarządzać wszystkim tym, co mamy w aucie, czyli możemy zarządzać ustawieniami, nawigacją, muzyką, telefonem i tak naprawdę wszystkim, co mamy w kwestii ustawień, w kwestii tego systemu multimedialnego. W obrębie tego możemy nim zarządzać tym wszystkim za pomocą systemu multimedialnego, asystenta głosowego. Natomiast w momencie, kiedy nie wiem, tak jak nie wiem, gdzieś widzieliście rozmowy typu Mercedes opowiedz dowcip, to no tego nie ma. Tego nie ma w momencie, kiedy nie ma dostępu do internetu, więc pod tym względem asystent głosowy bez dostępu do internetu jest trochę ograniczony. Natomiast to nadal jest bardzo potężne narzędzie w rękach kierowcy, uważam. Sprawia, że praktycznie w większości rzeczy nie musimy odrywać rąk od kierownicy, tylko po prostu sobie pogadać z autem. Może tak naprawdę bardzo wiele rzeczy ten asystent. I uważam, że pod tym względem Mercedes wyprzedził konkurencję o ładnych parę lat. Wiele osób uważa to za zbędny bajer, a tak naprawdę nie zwracają uwagi, jak bardzo wpływa to na bezpieczeństwo kierowcy za kółkiem. Podnosi to bezpieczeństwo niesamowicie, moim zdaniem. No ale dobra, żeby się nie rozgadywać, mam nadzieję, że tym razem cieszyliście się, że nie oglądaliście mojej facjaty, tylko oglądaliście wszystko w koło oprócz mojej facjaty, bo część rzeczy nagrywałem wczoraj, część nagrywam dzisiaj. Chciałem wam pokazać tego Mercedesa, żebyście sami mogli sobie zaobserwować, jak to wszystko wygląda i tak dalej, i tak dalej. Podsumowując całość, spalanie w silniku 2.2, jeszcze to opowiem, jest nieco niższe niż 3.0. W momencie, kiedy mamy bardzo lekkie ładunki, w momencie, kiedy mamy cięższe ładunki, to się tak naprawdę mocno wyrównuje. Druga rzecz jest taka i bardzo ważna, co na plus. Na pewno kierownica jest niesamowitym plusem. Same zegary, regulacja jasności tych zegarów w ogóle przyprawiła mnie o ból głowy któregoś dnia, bo ona jest taka delikatna tutaj tuż pod krętem od świateł.
i czasami można nogą machnąć, a jak zjedziemy na całkiem minimum, to nie widać wskaźnika paliwa i nie widać temperatury. One są po prostu za ciemne. Także można się zdziwić. Na plus na pewno system multimedialny. Na plus fotel. Fotel moim zdaniem jest niesamowitym plusem. Na plus lampy LED-owe. Mimo wszystko moim zdaniem są trochę lepsze od tych ksenonów. No i jak zapomnimy ich wyłączyć, to nie zeżrą nam tak akumulatora, bo to jest LED. Co na minus? Moim zdaniem na minus brak dwóch gniazdek elektrycznych. Na minus na pewno jest mniejsza ilość schowków, mniejsza pojemność tych schowków, można powiedzieć. Na minus jest budowa fotela. Budowa fotela jest moim zdaniem też na minus. Brak schowka przy nogach kierowcy jest na minus. I ogólnie tak mógłbym podsumować wnętrze. Cała reszta to jest tak naprawdę kwestia gustu, tego co kto woli, tego co kto lubi i tak dalej. Tutaj nie oceniam, bo każdy ma swój gust, każdemu się podoba to inaczej. Czy wróciłbym do poprzedniego Sprintera? Nie. Nawet jeżeli dostałbym 3.0, a tutaj mam 2.2, to nie. Tym po prostu jeździ się o niebo wygodniej. Pomimo słabszego silnika jest bardzo wygodna pozycja za kierownicą, sama kierownica jest bardzo wygodna, sam system multimedialny jest bardzo wygodny. Chłopaki sobie oglądają na nim filmy, bo można na nim filmy oglądać, podłączamy sobie pod USB, tylko trzeba mieć przejściówkę z USB typu C na zwykły USB, jak mam taki open drive'a. Można na nim filmy oglądać bez problemu. Tyle, co mogę rzec. Jest dużo bardziej delikatny na zabrudzenia. Nowy Mercedes bardziej przypomina osobówkę aniżeli busa pod wieloma względami. Natomiast nadal jest to auto robocze, nadal jest to auto, które ma tyrać, tylko że w dużo bardziej luksusowym wydaniu, bym powiedział. Z tego co widziałem, opcje najuboższe Sprintera wyglądają strasznie. Szczerze mówiąc, wyglądają strasznie. Ale zastanawiam się, kto decydując się na kupno Mercedesa, który już z automatu jest z racji marki droższy od konkurencji, bierze najuboższą wersję. Mercedes to jest jednak Mercedes i to powiedzenie... Co chcesz teraz zrobić? Nie chcę nic zrobić. Słucham? Zakończ. Dziękuję. No i widzicie, taka jest gadka z kobietami. Słuchajcie, mam nadzieję, że każdy, kto chciał, to sobie coś wyniósł, przyjrzał się, podejrzał, zobaczył. Natomiast ja kończę ten odcinek. Muszę jeszcze dograć resztę dzisiejszego i zrobić 380 km. Także trzymajcie się ciepło. Taka ciekawostka jeszcze na sam koniec. Ten kluczyk, jakby ktoś miał problem, co zrobić z kluczykiem, no bo jest start-stop. Mercedes przewidział miejsce do wkładania tego kluczyka. Nie zgadniecie gdzie. Tak, przy samej podłodze, przed nogami środkowego pasażera. Kto to wymyślił? Trzymajcie się, dobrej nocy, miłego dnia, fajnego popołudnia albo ekstra wieczoru i do następnego odcinka. Pyk! Hej Mercedes. Tak, proszę. Pokaż ostatnie cele. Wybierz cel. Nawiguj do 2. Rozpocząć prowadzenie do celu lub zmienić aktualne prowadzenie do celu. Rozpocznij prowadzenie do celu. Wyznaczam trasę. Hej Mercedes. Tak, proszę. Odczytaj SMS. Cztery. SMS od 16:64 z dnia 18 stycznia. Frevo usa com pagna auro jaumeuni. Com poses le plus 33 auli ude 0 pour appellerum numero francais. Le plus 44 pour un numero locale tle 666 pour joindre votre messagerie vocale. Numero de urgence. 112. Gratuit. Versel Europe et la France. Apple SMS slash MMS illimites internet 25 go. Versel Centres Destinations. Apple CEMIS 2.19 EUR. Tętę CEMIN. SMS. Zakończ. Słucham? Zakończ. Powiem wam, że ja...
prostu umieram ze śmiechu przy niej. Umieram.